Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Krzysztof, 31 lipca. Pora co nieco zaktualizować. Co dzisiaj na warsztat, moi drodzy, wlatuje? No z waszych komentarzy na pewno AEVO, bo jest 6 łapeczek. Tam wyżej był WorldCoin, WLD, więc to też sobie zobaczymy. Zobaczymy sobie mantę, strefy podażowe, predykcja. Chciałbym poznać twoją opinię. Pamiętajcie, że moje opinie są mało ważne i wszystkich opinie są mało ważne. Ważne jest to, co się rysuje na wykresie, ważna jest strefa. Pamiętajcie, że ja również nigdy nie gram to, co sobie myślę, to, co sobie mówię, tylko zawsze gram zgodnie z tym, co widzę. Prawda? Więc ja sobie mogę coś powiedzieć, ale zupełnie jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje, tak to powinno wyglądać, natomiast nas interesuje strefa, jak jest zaliczona strefa, no to co tam się dzieje na tej strefie i tyle. A opinię zostawmy sobie jakby do kawy, że tak powiem. Fed. O Fecie mówiłem, moi drodzy, dlaczego nie warto się nim interesować już teraz. Jeżeli ktoś jest we Fecie, no to trzeba poczekać na impuls spadkowy, który się teraz wypełnia, żeby dopiero jakieś predykcje zrobić na przyszłość. Natomiast na Fecie, w mojej opinii, nie warto gdzieś tam już się teraz interesować, kiedy jest drogo. No to co? Lecimy na wykresy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczę Cię m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. Nauczę Cię strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczę Cię również planować na rynku. Nauczę Cię zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o Lambo, czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Zaczniemy sobie standardowo od Bitcoina, moi drodzy. Na Bitcoinie, no, ciamcia-ramcia, czyli taki ruch boczny cały czas. Gdzieś tutaj ta korekta zareagowała, czyli to, co wam mówiłem, że tutaj jakby, no, musimy przebić to miejsce, te miejsca musimy przebić. No, jedno, żeśmy tutaj, to, co dobre, to gdzieś tam wyżej żeśmy zareagowali. Tutaj mamy powtórzenie korekty tej, czyli tak naprawdę mamy strefę popytową. No właśnie, no i z tej strefy popytowej, jeżeli się będzie budować, no to jest szansa na przebicie tego, a tym samym wygenerowanie sygnału wzrostowego. Jeżeli tą strefę przebijemy i ten dołek przebijemy, moi drodzy, no to cały czas szansa jest na 51700 i tyle na Bitcoinie. No nuda, po prostu nuda. Lecimy sobie do AEVO. Słuchajcie, o AEVO wam mówiłem o tej strefie wcześniej, o tej strefie niżej, tutaj też wam mówiłem o AEVO, tutaj jeszcze szybko się cofnę, też tam miesiąc z hakiem dokładnie, czyli to było 300, 350 ta strefa, no i ona się tutaj na chwilę obecną, no, pięknie w punkt wypełniła, prawda? Widzicie, to mnie interesuje, czyli nie moja opinia, co ja sobie myślę, bo ja sobie myślę, że tutaj odbije, prawda? Natomiast jeżeli on tu odbije i się nie broni, no to ja tego nie będę grać tylko dlatego, że myślę. Więc interesuje mnie tylko strefa. Na strefę zaliczył ładnie, obronił strefę. No i moi drodzy, to co najważniejsze teraz, bo na większości altcoinów mamy te strefy zaliczone, to co najważniejsze, zapamiętajcie sobie, bo to jest super ważne i patrzcie na to, ok? To, że jak zaliczyliśmy strefę, zrobiliśmy to, tą pierwszą falę w górę i teraz robimy korektę dla tej pierwszej fali. I moi drodzy, najważniejsze jest to, żeby z tą korektą nie zjechać gdzieś tam poniżej dołków. Bo jeżeli nie zjedziemy z tą korektą poniżej dołków, to potem powinien być taki wystrzał jako fala 3. Ale to też moje myśli, prawda? To też trzeba będzie weryfikować. Czyli nie kierujcie się tym, że ja tak powiedziałem, ale że tak później trzeba by to było obserwować, czy tego wystrzału dużego nie ma, prawda? Więc moi drodzy, na wszystkich altach zrobiliśmy po pierwszej fali, robimy korektę, no i możliwość jest pociągnięcia już jakby końca spadków po prostu, prawda? Więc jeżeli chodzi o AEVO, moje zasięgi na AEVO, realne zasięgi, to jest 34,88 i 4406, 3448, czyli od strefy, bo też tutaj mam pozycję na tej strefie, to jest 900%, a ten wyższy poziom to jest 1100%, czyli to są moje takie realne, moi drodzy, zasięgi na AEVO. WLD,
Na WLD, moi drodzy, mam tu strefę taką niżej popytową, więc gdyby były przebijane dołki, to jest cała strefa. Nie mam tu nic mniejszego, więc prawdopodobnie WLD, gdybym chciał rozgrywać, bo nie gram tego coina, no to bym go zaczął tutaj rozgrywać. Tutaj lokalnie mamy takie mniejsze strefy, więc gdyby były jeszcze spadki jakieś, to należałoby się przyjrzeć tej strefie 1.9.12. Tak, dobrze mówię. 1.9.12. Tutaj mieliśmy strefę 2.0.79. Na którą zareagowaliśmy, ale to są takie ultra lokalne strefy, które większego znaczenia nie mają. Natomiast zobaczcie, jest ta sama sytuacja, czyli zrobiliśmy pierwszą falę i robimy korektę. Jeżeli tutaj, nawet gdybyśmy zeszli tutaj niżej i to obronili, no to jak dla mnie jest możliwość nawet końca trendu spadkowego i rozpoczęcia alt sezonu, więc to są ważne jakby te momenty. Jeżeli chodzi o predykcję, no to na chwilę obecną mam tylko 1 na 14 dolarów, czyli gdyby miał się tutaj zakończyć ten trend spadkowy, no to taki, powiedzmy, alt sezon, jak będzie, to jest taki minimum socjalne, które powinno być zaliczone na WLD-ku. Tylko pamiętajcie, że WLD też ma dużą podaż monet, która jeszcze nie jest na rynku. No właśnie, więc trzeba tam troszkę uważać. Co do manty, moi drodzy, no to mam takie zasięgi dla manty, podażowe oczywiście. I teraz tak, moi drodzy, to są takie realne zasięgi, 5.059, 6.46, natomiast no, są to małe zasięgi, bo na chwilę obecną jest to z obecnej ceny jakieś tam 400%, 500% do 700%, to są jakby te moje zasięgi. Natomiast, moi drodzy, wszystko będzie zależało od tego, jeżeli chciałbym zasięgi wyższe zrobić, jak będzie to wyglądać, jak będzie, jeżeli będzie alt sezon, jaką dynamikę on przybierze, bo na chwilę obecną, jeżeli będzie to mała dynamika i niezbyt takie duże jakieś te wzrosty, no to to są moje jakby takie zasięgi do wyjścia, prawda? Czyli na pewno, bo ja to też gram w strategii mantę, więc na pewno na mancie będę się take profitować albo tu, albo tu. Natomiast część pozycji jakby zobaczę, czy warto zostawić. No ale to musi przyjść alt sezon, żeby jakby nad tym myśleć. No i co do tego FETA, moi drodzy, no to tam strefa duża podażowa jest zaliczona. Żeby tutaj coś więcej zrobić, no to trzeba zakończyć ten impuls spadkowy. A ten impuls spadkowy, jeżeli później będzie miało miejsce impuls wzrostowy, to dalej może być cały czas w tej strefie jakby się poruszać, prawda? Więc tutaj na FETA, no dlatego mówię, że on już jest drogo. To nie są te miejsca, tak jak na przykład AEVO bardzo mocno zjechało, prawda? Czy jakbyśmy tak brali AEVO, no to są te miejsca, gdzie teraz jesteśmy na przykład na AEVO. No właśnie. I to były te najlepsze miejsca. Dlatego tutaj, moi drodzy, no ja osobiście nie jestem już zainteresowany, a FED dalej jest to strefa podażowa, trzeba by ją było przebić, żeby w ogóle gdzieś tam myśleć o czymś wyżej. No i co, moi drodzy, tyle. Szybko poszło. Na BTC, na altcoinach, to co wam mówiłem, czyli to co najważniejsze. No i na BTC, moi drodzy, żeby nie przebił tego dołka i żeby obronił tą strefę, no to będzie tutaj pozytywnie w górę. Znaczy pozytywnie to będzie, jak przebijemy to miejsce. Także tyle. Wszystkiego dobrego wam życzę, miłej reszty tygodnia i do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się, hej.